Gdzie są światła awaryjne? Niech ktoś postawi generator z powrotem na nogi. Niech to szlak! Za 2 minuty ma być prąd! Zrozumiano? Pracuję nad tym, sir. No to pracuj szybciej! Wybacz tę przerwę, ale to daje nam więcej czasu na rozmowę. Co słychać, Lambert? Jest pewien mały problem z łodzią, na której jest bomba. Jako że znasz już częstotliwość zapalnika, możesz wysłać sygnał zagłuszający ze swojego zegarka. Następnie w pomieszczeniu monitoringu sprawdź, czy Emil nie przechowuje gdzieś drugiego egzemplarza. To nie powinno być specjalnie trudne. Nie będzie, gdy uruchomisz program do skanowania odcisków palców, który właśnie ci wysyłam. W ten sposób obejdziesz zamek. Rozumiem. Lepiej, żeby tak było. To już nie jest tylko rozmowa w 2 osoby. Tu jesteś, Fischer. Chodź no do mnie. Przydadzą mi się twoje niezwykłe zdolności. Co mam zrobić? To robota przy szyfrach. Po problemach z naszym pilotem w Szanghaju jestem nieco podejrzliwy co do naszych partnerów. Zwłaszcza, że wkrótce mam się z nimi spotkać w Kinshasie. Po co? Po co? Żeby przedyskutować nasze następne działania po tym, jak rozprawimy się z tym pływającym zabytkiem? Zresztą sam zobaczysz, jak tego dokonamy. Czemu mieliby mnie zabić? Z powodów ideologicznych? Rozszarpujemy skorumpowany rząd. Oni są nieco bardziej fanatyczni. Rozumiem. Ale nie przejmuj się tym. Po prostu złam szyfr, w jakim zakodowany jest ten mail. Niedługo wrócę. Wtedy powiesz mi, czy chcą mnie zabić, czy nie. Jeśli kiedy bomba wybuchnie, nastąpi tak zwana eksplozja bal techniczna. To zwykły wybuch, ale na tyle potężny, żeby w odpowiednich warunkach wytworzyć reakcję jądrową. Wystarczy na zrównanie statku z powierzchnią wody? Prawdopodobnie tak. R równa się MC kwadrat, Emil. To otrzymujesz w wyniku reakcji termojądrowej. Wiesz o tym, co mówię. Difray. Słyszę, że się tam wiercisz. Wyłaź! Czy się tak że możesz się z tego wycofać teraz, czy może później. Dokąd do Washington? Muszę się kopnąć do laboratorium i upewnić się, że wszystko idzie sprawnie. A wzywają cię tam? Wiesz, Moss, męczy mnie już to twoje podejście. Ja nadstawiłem karku dla całej sprawy. Co ty zrobiłeś po zapyskowaniu? To, o co mnie prosił Emil. W przeciwieństwie do ciebie byłem na tyle sprytny, żeby nie dać się zapuszkować. Dlatego, że nie mogą cię aresztować za bycie zwykłym dupkiem. Złapali cię, bo byłeś durniem. Do następnego, Washington. Oby to było jak najpóźniej.
Jeszcze tylko... Że coś się zadzieje, MOS uważa, że federalni chcą się do nas dobrać. Nie mają jak się tu wpakować. Prędzej umrzemy tu z ludu. To nie tak najgorzej. Lepsze to od kulki w łeb. Nic godnego uwagi. Nudno tu jak cholera przy tych monitorach. Módl się, żeby ten stan nie uległ zmianie. Sam co to było? Halo? Halo? Jest tam kto?
było. Halo? Halo? Jest tam kto? Dalej. Szybciej. Jeszcze tylko... Co to było? Jeszcze raz, powiedz mi, jaki był komunikat o błędzie. To jakiś krytyczny błąd. Pułapka. Emil, potrzebuję bardziej szczegółowego opisu. Pomożesz mi naprawić to cholerstwo, albo na własnej skórze się przekonasz, co to jest krytyczny błąd. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że odpowiednio skonfigurujemy jądro systemu, a potem wyłączymy sterownik SIO. Wszystko będzie dobrze. To teraz poproszę po ludzku. Poczekaj sekundę. Naprawię to, jak tylko tam dotrę.
i co Masud miał do powiedzenia? Wygląda na to, że nie wiesz. Rozczarowałeś mnie, Fischer. A teraz chodź ze mną. Czas na małe fajerwerki. Wszystko działa. Tak. Więc nie masz się czym martwić. Świetnie. Wszyscy są na miejscu. Tak wygląda przyszłość, moi drodzy. 3, 2, 1. Za skala zniszczeń w tak małym opakowaniu. A teraz podziękujmy tym, którzy pozwolili nam cieszyć się tą chwilą. Oto Enrika i nasz nowy członek drużyny, Sam Fischer. Super! Świetna robota! Nieźle, naprawdę nieźle. O tak, dobra robota, Sam. Cieszcie się chwilą, moi drodzy. Ja przygotuję się na podróż do Kinshasy.